Witamy serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Trans Dimensional, wracamy do Star Alert 2, wracamy do naszej niekompetentnie wykonanej, z mojej strony niekompetentnie egzekwowanej wojny, niekompetentnych tutaj działań zbrojnych przeciwko władcy, szefowi Senatu Galaktycznego, który to zdecydował się nas zaatakować, ponieważ blokowaliśmy jego ekspansję. Mamy kilka problemów natury logistycznej. Wojna wywołała przerwy w naszej sieci dostaw, zasobów. I kończy się to tak, że nasze światy, które wcześniej były w miarę dobrze rozwinięte, teraz utraciły ten rozwój, ponieważ rozwój światu zależy od zasobów, które możemy im udostępnić, prawda? Jeżeli tych zasobów nie udostępniamy im w odpowiedniej liczebności, to pojawiają się problemy z rozwojem rzeczonych. I niefortunnie na takie problemy właśnie się tutaj w dużej, dużej liczebności natknęliśmy. Możemy te problemy częściowo obejść naokoło, na przykład przez budowanie na niektórych światach hydroponicznych satelit. Możemy również na niektórych światach wybudować zwyczajnie farmy. Być może to będzie rzecz, którą będę musiał zrobić. Czyli na przykład na tym świecie, który teraz zaznaczyłem, na tobie zbudujemy mega farmę, czyli będziesz miał. Czy będziemy wydawali 190 tysięcy? Aj, 190 tysięcy miesięcznie tylko po to, żeby jednemu światu zapewnić żywność, to jest. Na ten moment potrzebujemy każdego pieniążka, jaki możemy odłożyć na to, aby skonstruować jeszcze więcej, jeszcze potężniejszych okrętów bojowych. Prawda? Potrzebujemy dużo, dużo większych sił militarnych zwyczajnie. Nie mam też zielonego pojęcia, w jaki sposób zmieniłem formację tego okrętu. Zero, zero pomysłu. Dobra, czyli na ten moment kumulatywna siła naszych flot to popierdółka. Mamy tak, tutaj jest 57 tysięcy. Tutaj jest 37, 37 i 29. Czyli co, to jest powiedzmy 900 tysięcy, 140 tysięcy siły floty, a wrogowie mają 160, 84. To będzie raczej problematyczne. Możemy spróbować użyć tych naszych flot, możemy sprawdzić, na ile te nasze floty nie nadają się faktycznie do walki. Spróbujmy rzucić je wszystkie do odbicia świata, które niedawno był jeszcze nasz. Irytujące jest to, że nie jestem pewien, jak odpowiednio zarządzać tymi flotami, prawda? Czy mogę was zapisać jako jakiś Ctrl 1, Ctrl 2 na przykład? Czy mogę mieć podgląd. O, podgląd okrętów militarnych, proszę bardzo. No, tak jak prosiłem, tak mam. Pyk, 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 pyk. Spróbujmy przeprowadzić kontratak. Wątpię, żeby to ładnie zadziałało, ale możemy spróbować. Chciałbym też wybudować arkologię na jednym z naszych światów. To jest dodatkowe 10 jednostek populacji, którymi to jednostkami możemy się bawić. Ty zaczynasz produkować przemysł. Być może warto by było, żebyś skonstruował garść glinników również. Bo tutaj są. Tak, tutaj możesz rudę wydobywać świetnie. Skolonizuj też tą planetę. Czyli nasz świat badawczy moglibyśmy tutaj zwiększyć o 10 maksymalną ilość populacji za 1500 punktów energii.
to dość znacząco zmieniłoby to, jak sytuacja wygląda. A tutaj też 10 jednostek populacji dużo by na ząd 4 zmieniło. Wow, 34. Wiecie co? Wybuduję jeszcze jeden niszczyciel. Jesteśmy zadłużeni, ale jakoś mam nadzieję to przeżyjemy. Czyli naraz budujemy dwa niszczyciele. Jeden będzie za 8,5 minuty, jeden będzie za 5 minut. I spróbujemy, nawet jeżeli te nasze floty zginą, no to jakieś siły będziemy teoretycznie mieli. Zobaczymy, jak to zadziała. A, czyli wróg usunął się stąd. No dobra. W takim wypadku to, co jest waszym zadaniem, to spróbujcie przejąć tą planetę zwyczajnie. Spróbujmy na razie działać odrobinkę prowizorycznie, że tak to ujmę. Dobra. Kto ty się zajmuje jeszcze? Jak widzicie, działając prowizorycznie, naraziliśmy się na atak ze strony przeciwnika. Użyjcie FTL-u. Spróbujmy przeżyć w ogóle, jakkolwiek z nimi zawalczyć. Oczywiście, jak widzicie, nasze floty nie mają w ogóle szansy jednak tutaj przeżyć. Musimy je wycofać. Nawet nie wiem, czy zdążymy na ten moment nasze floty wycofać. Wiemy, że zwyczajnie, że na ten moment nie mamy żadnego cienia szansy walczyć z tym przeciwnikiem. Spróbujmy uciec, spróbujmy przynajmniej uratować jakieś resztki, niedobitki, chociażby uratować głównie same okręty dowodzenia. I obawiam się, że jeden okręt dowodzenia straciliśmy w ten sposób. Przeciwnik ledwie cokolwiek stracił. I jak widzicie, przeciwnik jest w stanie z łatwością rzucić ile to jest? 500 000 siły floty. Przeciwnik ma olbrzymią tą flotę. Ja zwyczajnie zupełnie najwyraźniej nie rozumiem mechaniki tworzenia flot, zarządzania nimi na ten moment. Tak, będę musiał porządnie tutaj nad tym popracować. Zobaczymy, jak ten niszczyciel w osłabionej wersji, prawda, bo pomniejszony, ale przez kogoś innego zaprojektowany niszczyciel sobie poradzi. Obawiam się, że musimy teraz ostro zainwestować zwyczajnie w ekonomię. Na tym najbardziej musimy się skupić. Jak ty stoisz? Węgiel, ale żelaza nie ma żadnego. Ok, czyli żelazo tutaj eksportujemy. Aluminium tutaj również będziemy eksportowali. I wykorzystam arkologię tutaj. Tak. Czyli dzięki temu możesz mieć dużo większą populację. Dużo, dużo więcej powinieneś być w stanie produkować również dzięki temu. Tak. To jest. To jest jakiś cień nadziei dla nas. Musimy po prostu przetrzymać na tyle długo, aby przetrwać zwyczajnie. Nie wiem, jak długo uda nam się przetrwać. Nie wiem, jak do tego powinienem podejść, ale będziemy próbowali. Okej. Powolutku.
mogę kilka flot Nea zaznaczyć. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Spróbujmy jeszcze przez chwileczkę nie zginąć. To jest nasz główny cel na ten moment. Jeszcze przez chwileczkę spróbujmy nie zginąć zwyczajnie. Niewiele bardziej optymistycznie jestem w stanie do tego podchodzić. Wygląda też na to, że powinniśmy spróbować zaatakować tego, to pomniejsze AI, które odmawia ekspansji i zająć ich terytorium zwyczajnie. Tak. Jesteśmy w tak desperackim położeniu, że nie możemy pozwolić sobie na zachowanie naszych podstaw moralnych, prawda? Musimy użyć wszystkich możliwości, jakie tylko daje nam tutaj gra, więc położymy rękę na tym terytorium neutralnego państwa, ponieważ jest zbyt słabe, żeby się przed nami obronić. Też mi się to nie podoba, moi drodzy, ale nic w tej kwestii nie będziemy w stanie zrobić. Nie wiem, zagłosujmy z... Wyraźnie mu się to nie podoba. Za. I zobaczmy, co możemy kupić. Negocjacje. Zakupmy troszeczkę więcej kart. Nie podoba mu się to za bardzo. Czemu nie? Zobaczmy. Niestety, zakończymy. O, tutaj oni mają jakąś flotę. Czyli jeżeli będę chciał się ich pozbyć, to będę musiał... Mają bardzo, bardzo, bardzo malutką flotę, nawet mniejszą od naszej. Tak. A nie, mają mniej więcej porównywalną z naszą flotę, czyli twór, który zajmuje jeden układ planetarny, ma mniej więcej taką samą siłę floty, jaką my mamy, gdzie my zajmujemy prawie całość sektora. Jak widzicie, wyraźnie zły sposób zwyczajnie w tą grę. Czy ja mogę zautoimportować do ciebie? Jeszcze nie jesteś gotów na to. No cóż, spróbujmy zawalczać. Nie jestem zbyt przekonany, że nawet tego przeciwnika będziemy w stanie pokonać. Chyba spróbuję tutaj dosłać jeszcze zwyczajnie jedną flotę, zanim ich zaatakujemy, żeby mieć przynajmniej w jednym punkcie przestrzeni przewagę liczebną. I najprawdopodobniej to, co powinienem badać obecnie, to, moi drodzy, zdolność do stworzenia lotniskowców. Żeby mieć z jednej strony niszczyciele, a z drugiej strony lotniskowce właśnie. Którędy chcę do tego dopełznąć?
Powiedzmy, że spróbujemy te rzeczy opracować. Nie wiem, na ile jest to rozsądne. Najprawdopodobniej z rozsądkiem to nie ma żadnej styczności, gdybym miał zgadywać. Okej. Pierwszy niszczyciel jest gotowy teraz. Ten niszczyciel posiada siłę jaką? Zerową? Ten niszczyciel posiada zaledwie 26 tysięcy jednostek siły. Nie wiem, na ile jestem zadowolony z tego. A, i on nie posiada napędu nadświetlnego. O, to widzę, że bardzo starannie przemyślałem to, co tutaj się dzieje. Wyślijmy ciebie wobec tego tutaj. Zanim dolecisz tam, to upłynie kilka wieków. Widzicie, nawet nie sprawdziłem, czy ten okręt, który planowałem stworzyć, posiada napęd nadświetlny. Ponieważ jestem inteligentny. I 2 sekundy później kolejny niszczyciel, który, prawda, jak już zaznaczyłem, nie posiada napędu nadświetlnego. Czekamy, aż wszystkie nasze floty z napędem nadświetlnym. Momencik. Ja wam kazałem po prostu tutaj dolecieć, a nie użyć napędu nadświetlnego. Użyjcie napędu nadświetlnego. Jeżeli mógłbym prosić, oczywiście. Dlaczego tego nie zrobiliście? Dlaczego lecicie... A, dobra, wy lecicie nadświetlnie. Nieważne. Zapomniałem, że prędkość nadświetlna jest, nie jest aż tak olbrzymia, aż tak przytłaczająca. I prędkość podświetlna jest... Nie ma aż tak olbrzymiej różnicy między prędkością nadświetlną i podświetlną. I teraz tak. Chciałbym zmodyfikować ten design. Najprawdopodobniej go faktycznie powiększyć do 500. Tak jak twórca sobie założył. I spróbujmy stworzyć ciebie. Proszę bardzo. 7,5 minuty. Zobaczymy, jak te niszczyciele będą się sprawiały w boju zwyczajnie. Zobaczymy. To jest 300 tysięcy jednostek siły między dwoma niszczycielami. I właściwie moglibyśmy wyposażyć je w skip driver. No to o tym pomyślę jeszcze. Ok. Nasze floty są gotowe. Pora zaatakować i przejąć to terytorium. Mam nadzieję, że to nie jest aż tak głupi pomysł, jak wydaje mi się, że może to być głupi pomysł. Czy ja muszę wypowiedzieć oficjalnie wojnę najpierw? Jak widzicie, zupełnie się na tym nie znam. Zażądaj podporządkowania się. Odmówili? Co tutaj się wydarzyło? Odmówili. Chyba nie zdają sobie sprawy z sytuacji, w której się znajdują. Więc siłą przejmijmy to terytorium. Okej. Te niszczyciele mają oczywistą wadę, nie są w stanie wystarczająco szybko reagować na sytuację. Dobra.
Zaraz powinniśmy być w stanie lecimy kolejne kolonie. Sytuacja nie wygląda najlepiej. Zobaczymy, czy uda nam się z niej jakoś wydostać. Brakuje mi ekspertyzy, żeby ocenić, jak wyglądają nasze szanse. Okay. Wrogi okręt dość ładnie się trzyma, prawda? Dość dużo punktów żywotności zwyczajnie posiada. Jak widzicie, zadajemy obrażenia, ale zadajemy obrażenia na tyle powoli. Że przeciwnik nadal jest w stanie nas ostrzeliwać. Na szczęście większość jego systemów uzbrojenia zwyczajnie już nie działa. Dobra, to co ja chciałem zrobić od bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu, to na Nexusie, któremu brakuje surowca drugiego poziomu, no bo przecież nie mamy jak tego osiągnąć. Momencik, to tak. Ty tutaj. I ty eksportuj na Nexus. Zobaczmy, to powinno zadziałać, jeżeli się nie mylę. Dobra, jeden wrogi okręt unicestwiony. Habitaty wrogie zaraz też będą unicestwione. Dalej. Niszczyciele są na miejscu. A na Nexusie ja chcę zbudować nasz pancernik. Pamiętacie? Pancernik, czyli twór, który z założenia ma posiadać olbrzymią flotę wsparcia. To powinno być idealne uzupełnienie dla naszych niszczycieli. Zobaczymy, czy przy użyciu takiej kombinacji będziemy w stanie cokolwiek tutaj ugrać w ramach starć. Zaatakuj. Przeciwnik coraz głębiej za nasze linie wchodzi. Nie chcę jeszcze z nim walczyć. Chcę odrobinkę więcej moich sił zwyczajnie zgromadzić, zanim kolejny atak tutaj wykonamy. Oni chcą się poddać, ale nawet nie chcę się tym bawić. Wolę ich zupełnie. W jaki sposób chcą się poddać? O, czy chcą się nam zupełnie poddać? Z racji tego, że nie widziałem jeszcze, jak to działa, to tak, podpiszę ten pakt i mam nadzieję, że dzięki temu również będę w stanie kolonizować poprzez ich terytorium. Czyli okej. Chcę więcej dowiedzieć się o tej grze, mimo że to nie jest najlepsze rozwiązanie z mojego punktu widzenia. To zgodzę się na to, ponieważ chcę więcej dowiedzieć na temat mechaniki tego. Tak. Czyli wy jesteście moim wasalem. Zaprzestańcie ataku. Wycofajcie się tutaj.
I powiedzcie, ale nie, patrzcie, nie jestem w stanie kolonizować przez ich terytorium. No to. Momencik, mogę kolonizować? Czy to w ogóle nie zadziała? Czy ja zawsze mogę tutaj kolonizować? Pytanie, na które nigdy nie znajdę odpowiedzi. Ciekawe, ciekawe. Tak wielu rzeczy nie rozumiem zwyczajnie w tej grze. Tak olbrzymiej ilości rzeczy zwyczajnie w tej grze nie rozumiem. Jak długo zajmie to zbudowanie pancernika? 2 minuty. Jak długo zajmie tobie zbudowanie niszczyciela? 1 minutę. Czyli za około 3 minuty w świecie przedstawionym będziemy próbowali, moi drodzy, dokonać głębokiego kontrataku. Zobaczymy, jak to zadziała. Dyplomacja, attitudes, weźmiemy. Warmonger. I weźmiemy. Kolektywizm czy indywidualizm, niech będzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo powolutku, ale mamy już jakąś wizję tego, co chcemy osiągnąć. Jak stoimy z badaniami? Powiedzcie mi jeszcze. Dość powoli staramy się je egzekwować. Jak stoimy z innymi rzeczami? No, ty masz 100 tysięcy teraz punktów mocy, że tak to mówię. Być może to, co bym chciał jeszcze zmienić, to usunąć gunshipa zwykłego. Oznacz jako przestarzały, tylko ciężkie gunshipy, może i ciężkie gunshipy właściwie, oznacz jako przestarzały. Na ten moment naprawdę nie mam za bardzo kontekstu, nie jestem pewien, jak do tego powinienem podchodzić. Okej. Więcej rezerw wystawmy. Ciężki gunship, tarcza, okej. Będziemy mieli drobny problem z zapełnieniem, moi drodzy, całego naszego pancernika, który będzie gotowy za chwileczkę. Dalej, dalej, dalej. Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę? Żywność, której nie wykorzystujemy nigdzie. Ty potrzebujesz żywności? Tak. To przekierujmy żywność tutaj. I potrzebujesz pierwszego tieru zasobu. Ty potrzebujesz tylko wody. Wydawało mi się, że wodę z łatwością możemy skończyć. Świetnie. Zupełnie po prostu zignorowałem kolonizowanie planety z wodą, pomimo tego, że widzę przecież wyraźnie, czarno na białym, że jest to mi potrzebne. No ale po co czytać, po co się przyglądać, po co myśleć, skoro można zwyczajnie kaszanić całą sprawę. Dobra, nasz pancernik, który zaprojektowaliśmy sobie dawno, dawno, dawno temu, został skonstruowany. Posiada dość rozsądną ilość siły już na początek, jeszcze nawet bez floty wsparcia. Wow. Z flotą wsparcia, przepraszam, właściwie z połową wypełnioną już. Myślę, że zlecę mu zebranie flot wsparcia z innych miejsc jeszcze. I straszliwie dużo pochłania zasobów badawczych.
Nie do końca. Wiecie co? Zund potrzebuje dodatkowego magazynu FTL. Na wczoraj potrzebuje tego magazynu FTL. 3 minuty. Ok. Wydaje mi się, że nasze floty powolutku zaczynają osiągać jakkolwiek adekwatny stopień kompetencji. Ale to też mogę zwyczajnie przesadzać w tej swojej wyobraźni. I wystawmy od razu zezerwy. Automatycznie powinny dołączyć się te okręty do mojej głównej floty. Świetnie. I jak teraz stoimy? Prawie połowa jest wypełniona. Ok. Waszym rozkazem będzie udać się tutaj i przegrypować. Dodatkowo ten niszczyciel jest również gotów. 400 jednostek siły. Bardzo, bardzo fajnie. Momencik. Udaj się tutaj. Wasza dwójka też ma udać się tutaj. Czyli przygotowujemy naszą formalną kontrofensywę. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I oczywiście chcemy wystawiać więcej SRF. Nie rozumiem, dlaczego nie mogę tego automatycznie zrobić. Więcej aluminium. Powiedzmy eksport tutaj. I na ten moment nie będę nic nowego budował, chyba że garść górniczych okręcików jeszcze. Tu? Atakują nas. I tobie brakuje wody. Mam nadzieję, że automatycznie uda mi się tą wodę uzyskać dla ciebie. Ok, pancernik z siłą. Ogólnie jak dużo mamy siłę naszych jednostek właściwie? To jest tak, kiedy ten niszczyciel doleci, to będzie 400 tysięcy, 700 tysięcy, milion 200, ok. W takim razie będziemy chcieli uderzyć tutaj i przerwać łańcuch dostaw dla tych wrogich flot i zobaczyć, czy uda nam się faktycznie z nimi wygrać w ten sposób. Możemy rzucić okiem na porównanie dyplomacji. Mamy 8,2 miliona siły ogólnej, ale nie wiem, w jaki sposób to się liczy. Znów galaktykę. O, patrzcie, jednak mogliśmy skolonizować, więc nie rozumiem, dlaczego wcześniej na to nie wpadłem. Okej. Bardzo powolutku, ale mniej więcej do celu. Więcej wody potrzebujemy? Skolonizuję. I za chwileczkę, za momencik, w następnym, moi drodzy, odcinku wykonamy kontratak tą flotą, tą kombinacją flot o potędze około ilu? Mówiłem 1 200 000 jednostek siły. Zobaczymy, jak to zadziała. Na ten moment dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia. Hej, hej!